Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Mateusz Pławski, redakcja portalu kresy.pl. Moim i Państwa gościem jest Adam Szabelak, redaktor naszego portalu, twórca kresowego przeglądu tygodnia. Witamy Cię serdecznie, Adam. Cześć kolego, dzień dobry widzowie. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy, tak jak co tydzień, będą najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Wybierzemy kilka takich ciekawych aspektów, w przypadku których mamy do czynienia z różnymi ciekawymi zjawiskami i postaramy się je Państwu przedstawić z tego miejsca. Zachęcamy oczywiście do dopisania się do newslettera przeglądu kresowego, aby otrzymywali Państwo wszystkie najważniejsze wydarzenia z ostatnich tygodni w bardzo skondensowanej i przystępnej formie. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, ja tylko przypomnę jeszcze, że nasz portal funkcjonuje dzięki Państwa wpłatom. Na dole ekranu znalazł się nasz numer konta. W opisie filmu znajdą Państwo linki do naszych profili na PayPalu i DotPay. Przypominam także o możliwości przekazania 1% ta podatku na Fundację Kompania Kresowa. No właśnie, Adam, jakbyśmy mieli naszkicować naszym widzom i czytelnikom najważniejsze, najciekawsze wydarzenia z ostatniego tygodnia, co byś tutaj między innymi wymienił? Na początku wymieniłbym ciekawe wydarzenie z Politechniki Wrocławskiej, które okazuje pewien trend mający miejsce na polskich uczelniach. To jest nową rotę ślubowania po prostu na tej uczelni. Jaką rotę, co tam się mówi, co tam jest kontrowersyjnego. W tej chwili może tylko powiem, że jest to element tak zwanego postępu, bardzo wyraźny element. O tym za chwilę dokładnie sobie powiemy. Dalej myślę, że dobrym pomysłem będzie omówienie tego, co się dzieje w tematyce pandemicznej. Około szczepiennej, bo tutaj się dzieje bardzo dużo ciekawych rzeczy. I na koniec kresy, które tak naprawdę miały w zeszłym, w mijającym tygodniu wydarzenia kresowe miały wartość międzynarodową, miały wagę międzynarodową, to znaczy chodzi przede wszystkim o reakcję białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na marsz żołnierzy wyklętych w Hajnówce, kiedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych białoruskie podnosi, że to jest jakaś gloryfikacja nazizmu, czy tego, co się działo w Hucie Pieniackiej. Mieliśmy 77. rocznicę tej okrutnej zbrodni. No i podczas uroczystości dochodziło do nieprzyjemnych incydentów. Tam profesor Cęckiewicz na Twitterze napisał, że podczas przemówień, podczas uroczystości były wznoszone jakieś obraźliwe okrzyki ze strony Ukraińców. Tam też nacjonalistyczni, szowinistyczni politycy odnosili się do przemówień polskich przedstawicieli w sposób co najmniej szokujący, co najmniej oburzający. No ale to wszystko omówimy za chwilę. Zaczniemy chyba od tej Politechniki. No właśnie, co na tej Politechnice się stało? Co się stało? No stało się to, że osoby przyjęte na studia i do szkoły doktorskiej w Politechnice Wrocławskiej są zmuszane do składania bardzo kontrowersyjnego ślubowania, które dotyczy przeciwstawiania się każdej formie mowy nienawiści. Dokładnie cały zapis brzmi tak. Szanować godność każdego człowieka i przeciwstawiać się każdej formie mowy nienawiści. W poprzednich latach studenci ślubowali jedynie, że będą zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, kształcić umysły i charakter do twórczego i odpowiedzialnego życia, postępować godnie i uczciwie, w zgodzie z prawem, tradycją i obyczajami akademickimi oraz dbać o dobre imię Politechniki Wrocławskiej. To ten zapis o zwalczaniu, przeciwstawianiu się każdej formie mowy nienawiści jest takim nowum, które się pojawiło. Pojawiło się w ostatnim czasie. No wiemy, że według prawa o szkolnictwie wyższym i nauce osoba, która rozpoczyna studia, musi złożyć ślubowania, żeby być studentem, tak? Dokładnie ten zapis brzmi tak. Jest artykuł 83. Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Tak więc jeżeli student na Politechnice Wrocławskiej nie będzie chciał złożyć tego ślubowania, nie będzie chciał zadeklarować swojej walki z mową nienawiści, nie zostanie po prostu studentem, tak? To jest dosyć oburzające. Tutaj udało mi się dotrzeć, badając ten temat, do studentów uczelni.
I oni zwracali uwagę na przykład na to, że uczelnia, mówiąc o mowie nienawiści, nie definiuje, czym ona jest. Uczelnia nie przekazała studentom, co rozumie pod tym terminem, a szukając w internecie, czym jest ta mowa nienawiści, no to można znaleźć bardzo, bardzo różne rzeczy pod nią podciągane, tak? Więc to jest bardzo nieostre i bardzo, bardzo niebezpieczne. W polskim systemie prawnym nie ma pojęcia mowy nienawiści. Są pojęcia na przykład podżegania do nienawiści i tak dalej i tym podobne. Mm-hmm. No ale tutaj, no właśnie, jeżeli zostało wprowadzone to pojęcie mowy nienawiści, no to intuicyjnie można wyczuć, że uczelni chodzi o coś więcej niż jest zawarte w polskim systemie prawnym. Tym bardziej, że znamy z Europy Zachodniej, do czego to doprowadza, nie? Mamy tam sytuację, gdzie tak naprawdę wszystko, co sprzeciwia się w jakimś stopniu temu lewicowo-liberalnemu mainstreamowi w takiej Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę od razu można podciągnąć pod mowę nienawiści. To jest bardzo arbitralne określenie, tak? Paradoksalnie wszystko może się stać tą mową nienawiści w opinii publicznej, no i wobec różnych osób są wyciągane konsekwencje i bardzo często jest to bardzo, bardzo jaskrawo, po prostu jaskrawe naruszenie wolności słowa. Na to chociażby doktor Tymoteusz Zych z Ordo Iuris ostatnio zwracał uwagę. Tak, tak, tak. Jeśli chodzi o doktora Zycha, to było chyba, to była sprawa, że chcą go wykluczyć z komisji dotyczącej spraw europejskich. Dokładnie tak. Posłowie, tak, europosłowie lewicy złożyli taki wniosek. No i tutaj odpowiedni organ unijny ma się pochylić nad tym wnioskiem. Doktor Zych został wezwany na przesłuchanie, tak to nazwijmy, i będzie musiał się właśnie tłumaczyć. Tu warto podkreślić, że zarzuty względem doktora Zycha dotyczyły chociażby tego, że należy do, jest wiceprezesem Ordo Iuris, które promuje tradycyjny model rodziny, tak? Więc widzimy, że doszło do sytuacji, w której dla lewicy i ogólnie w Unii Europejskiej promocja jakby tradycyjnych wartości jest już uznawana za coś negatywnego, jest uznawana za coś wstecznego, za coś, co należy przynajmniej w jakimś stopniu ograniczyć. Nie? To jest straszne, to jest bardzo pesymistyczna wizja i ten przykład z tą Politechniką Wrocławską, no tak trochę pokazuje, że te zmiany niestety i u nas postępują w bardzo, bardzo szybkim tempie. Na marginesie warto dodać właśnie tego, co mówisz o Unii Europejskiej, że ten proces, takim symbolicznym początkiem tego procesu, to znaczy wykluczania ludzi o poglądach konserwatywnych, katolickich i tak dalej, był rok 2006, kiedy Buttiglione, sędzia bardzo zasłużony z Włoch, został wykluczony z praw Komisji Europejskiej, jeśli dobrze pamiętam, sprawdzę to jeszcze później uzupełnię, za to, że był katolikiem po prostu, za to, że miał katolickie poglądy na temat homoseksualizmu. Komisja odrzuciła jego kandydaturę, mimo że to był sędzia bardzo zasłużony, bardzo profesjonalny i tak dalej, no ale miał nieodpowiednie poglądy. I dlatego jego kandydatura na stanowisko komisarza do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości została po prostu odrzucona. Więc ten 2006 rok był taki symboliczny, to bardzo, bardzo ciekawie opisuje Władimir Palko, były minister spraw wewnętrznych Słowacji, w książce Lwy nadchodzą, którą można naprawdę z czystym sumieniem polecić, kawał świetnego opisu tego, co się dzieje na świecie. No ale ta Politechnika Wrocławska, Unia Europejska, tutaj jest jeszcze inny wątek łączący nam te tematy. Z tego względu, że na początku stycznia opisywaliśmy, że ta właśnie uczelnia powołała zespół do spraw polityki równościowej. I uczelni zależy po prostu, żeby uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej, z programu Horyzont Europa. Bo ten program wymaga od niej posiadania tak zwanego planu na rzecz równości płci. No i tutaj głównymi zadaniami tego organu jest wypracowywanie założeń i zlecenie przeprowadzania badań diagnozujących problem nierówności na Politechnice Wrocławskiej, no oraz opracowanie, udział przy wdrażaniu polityki równościowej uczelni. Tu słychać już taką nową mowę, ale co jest najciekawsze, ten zespół ma w ogóle stwierdzić,
czy istnieje problem dyskryminacji na Politechnice Wrocławskiej. Pierwszy taki plan na rzecz równości płci został wprowadzony na Uniwersytecie Warszawskim. Tam to jest troszkę lepiej opisane i jak się wczytamy, no to tam te dokumenty dotyczące tego zagadnienia, to jest taka typowa już nowomowa. Trzeba na przykład tam jeden z celów, jako jeden z celów wyznaczono sobie zmniejszanie maskulinizacji? Tak. Tak, dokładnie o to słowo mi chodzi. Niektórych dziedzin nauki. Tutaj była taka akcja prowadzona na przykład kobiety na uniwersytety czy na politechniki w nawiązaniu do tej perelowskiej akcji kobiety za traktory. No i na przykład Uniwersytet w Białymstoku prowadząc rekrutację, to nie była akcja tylko na nowo, to była akcja ogólnopolska. No i na przykład Uniwersytet w Białymstoku prowadząc rekrutację na jakiś program, do jakiegoś programu, przyznawał kobietom dodatkowe punkty za to zapłeć, tak? To wywołało oczywiście duże wzburzenie, internauci się temu sprzeciwili, no i uczelnia ostatecznie się z tego wycofała. No ale widzimy już pierwsze jaskółki tego, tak. co może nadejść za jakiś czas. Przesunięcie. A tu ciekawostka jeszcze w tematach związanych właśnie z tym pojęciem równości, też troszeczkę z LGBT. W niedzielę jeden z bardziej znanych aktywistów LGBT, Bart Staszewski, udzielał wywiadu telewizji Al Jazeera i pochwalił się tym na Twitterze, na co internauci zareagowali gromkim śmiechem, dlatego że zwrócili mu uwagę, on zarzucił, że on napisał dokładnie, że redaktorzy telewizji Al Jazeera dziwili się, jak strasznie są traktowani homoseksualiści w Polsce. Użytkownicy Twittera przypomnieli mu, że telewizja Al Jazeera to katarska telewizja, w Katarze homoseksualizm w przypadku muzułmanów jest karany śmiercią, w przypadku niemuzułmanów jest zagrożony karą do 7 lat pozbawienia wolności. Ale tutaj to jest groteska oczywiście z jego ust, jakby z jego w zasadzie klawiatury taki wpis, natomiast to coś pokazuje też, że te środowiska bardzo chcą przedstawić Polskę jako właśnie, to widzimy też na arenie europejskiej, bo przecież Bart Staszewski na arenie europejskiej oskarżył Polskę o tworzenie tak zwanych stref wolnych od LGBT. Okazało się to totalną nieprawdą, on sam te tabliczki imitujące urzędowe znaki przyczepią, natomiast to pokazuje, jak bardzo te środowiska są zdeterminowane, żeby przyspieszać ten progres, w cudzysłowie progres, przyspieszać te trendy, nawet przedstawiając negatywnie własny kraj na arenie europejskiej. To jest coś po prostu niesamowitego, nie? Wyrabiając, mówiąc kłamstwa na temat własnego kraju. Widzę te strefy wolne od LGBT. Warto wspomnieć, że Ordo Iuris mniej więcej tygodniu powołało zainicjowało działania na rzecz dobrego imienia Polski, właśnie żeby pozywać takich działaczy jak Staszewski, którzy zwyczajnie kłamią na temat naszego kraju. A to, że determinacja takich ludzi i miałkość, taka miałkość, to chyba jest najlepsze sformułowanie osób o poglądach konserwatywnych, o poglądach określanych jako prawicowe, czy przynosi efekty. To że ta rewolucja jest bardzo intensywnie promowana, no to mamy przykład ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj opisywaliśmy też w mijającym tygodniu sondaż przeprowadzony przez Instytut Gallupa wśród Amerykanów. No i wynika z niego, że 5,6% mieszkańców Stanów Zjednoczonych określa się jako osoby LGBT. Dla porównania w 2020 roku taką deklarację wyraziło 4,5%. Mamy 1% wzrost osób LGBT w czasie jednego roku. To jest wzrost o 20-25% prawie. A to jeszcze jest ciekawe w kontekście... No, ale tylko jedna dosłownie rzecz, że zbiorczo tak, a jak rozbijemy to na grupy wiekowe w ogóle, to tam się okazuje, że w tych najmłodszych grupach wiekowych, jeszcze przed generacją milenialsów, tak, to tam już w ogóle ten procent wzrósł kilkakrotnie i to rzeczywiście jest... To pokazuje, jak bardzo też wpływa na świadomość społeczną, wpływają tego typu działania, jak opisaliśmy wcześniej, nie? W grupie wiekowej 18-23 lata to jest 16%. To jest ogromny odsetek. No i to nie jest o
odsetek osób o takich skłonnościach, które naturalnie występuje w społeczeństwie. To już jednak są skutki pewnej nachalnej propagandy płynącej przecież ze wszystkich stron, od internetu, Netflixa, po szkołę, przez środowisko rówieśnicze czy rodzinne. Mi się wydaje, że w takiej na przykład jakiejś liberalno-lewicowej szkole amerykańskiej to nawet może być modne. Taka deklaracja może być modna, może być taka na topie i ktoś może celowo chcieć właśnie się tak pokazać, zadeklarować to publicznie, żeby po prostu zyskać w odbiorze właśnie tej zliberalizowanej bardzo i lewicowej młodzieży. Tak mi się wydaje, że właśnie to może nawet z tego wynikać, więc też taka propaganda, można powiedzieć, oddolna już na skutek tej inżynierii społecznej. Od górnej mamy teraz już do czynienia po latach z taką propagandą oddolną, gdzie po prostu jacyś młodzi ludzie po prostu są tym zafascynowani i na siłę chcą się w ten sposób przedstawiać. I to coraz bardziej przypomina taką ideologię totalitarną. To się zaraz myśli o zbrodniach nazizmu, komunizmu. Ale jeżeli powiem totalitarną, to mam na myśli totalnie obejmującą całe życie człowieka. Więc coraz bardziej tak to wygląda i jest to bardzo niepokojące. Tak, to prawda. Ale już zostawmy to, Boże. No właśnie, co tam z pandemią? Bo to jest taki topowy temat, dużo się dzieje bardzo ostatnio w tym względzie. Tak, szczepienia oczywiście. I tutaj chyba taką najciekawszą informacją jest to, że blisko 3/4 Polaków nie zgodziłoby się na przyjęcie szczepionki na koronawirusa z Chin albo Rosji. Mm-hmm. Nawet jeżeli oznaczałoby to znaczne przyspieszenie terminu szczepienia. Negatywnej odpowiedzi udzieliło prawie 74% badanych, w tym aż 56,6% wybrało odpowiedź zdecydowanie nie. No i tutaj pojawia się pytanie. Czy Polacy nie chcieliby się szczepić szczepionką z Chin albo Rosji, bo to jest szczepionka z Chin albo Rosji, czy Polacy po prostu są raczej sceptyczni do tematu szczepień, co wykazywały badania przez nas wielokrotnie opisywane. Tak, były poważne odsetki ludzi, którzy nie chcieli się szczepić za żadną cenę. Niestety takiego rozróżnienia przeprowadzające badanie nie wprowadził. Ale na przykład możemy wnioskować, że troszkę jest słuszności w tym, co mówię, w tych podejrzeniach, po tym, że przytłaczająca większość wyborców Konfederacji, chyba nawet najwięcej ze wszystkich tam odpowiadających, zadeklarowało, żeby się nie zaszczepiło tą szczepionką z Chin albo Rosji. No ale mamy też inne badania, które mówią, że wyborcy tej partii są ogólnie raczej sceptyczni do tematu. Szczepień, czyli tu nie wiemy tak naprawdę, czy to bardziej chodziło. Ale ja bym jednak powiedział, że sam ten szyld Rosja i Chiny trochę jednak ludzi jakoś tam elektryzuje, nie? My jednak mamy przeświadczenie, znaczy, żeby było jasne, nie? Wiadomo, że te badania dokonywane przez państwa zachodnie, czy też badania dokonywane przez Europejską Agencję Leków, no one są zdecydowanie bardziej transparentne niż te badania dokonywane w Rosji czy w Chinach na tych preparatach, tym bardziej, że na przykład Rosja nie wystąpiła formalnie do Europejskiej Agencji Leków o przebadanie tego preparatu, nie? I jest duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście tam jakieś zakamuflowane, powiedzmy, kwestie są, no bo nie oszukujmy się, w tych krajach jednak ten przemysł jest dużo mniej transparentny, jakby przy wszystkich swoich wadach, ale mam wrażenie, że w kwestii takich szczepionek rzeczywiście ta EMA dodatkowo jakoś bada, czyli ta Europejska Agencja. I ja myślę, że to też jest jednak takie przeświadczenie, że z Chin i z Rosji to nie do końca. Zobaczmy, że to nie tylko w Polsce. Zobacz, że Viktor Orban zaszczepił się w niedzielę celowo szczepionką chińską. I teraz pytanie, na temat, powiedzmy, sondaży na Węgrzech mało do nas, do Polski dochodzi informacji, ale być może to też było spowodowane jakimś, z jednej strony chęcią pokazania tej dywersyfikacji polityki, a z drugiej strony być może tam też były obawy przed tą szczepionką i on demonstracyjnie, konkretnie te z tego powodu szczepionkę wybrał. Więc ja bym powiedział, że to może być wiele czynników, nie? Na pewno się one na siebie nakładają, ale co do szczepionki rosyjskiej, warto dodać, że przecież to bardzo renomowane czasopismo The Lancet
opublikowało badania na temat jej skuteczności, z którego wynikało, że ta skuteczność jest bardzo wysoka, tak? Czyli zachodni naukowcy ją przebadali i potwierdzili jej skuteczność. No i w tej chwili przecież na temat sprowadzenia rosyjskiej szczepionki do Polski, tak. do Polski, do Europy, Unii Europejskiej, trwają rozmowy między Czechami właśnie, a Rosjanami i tak samo między Austriakami a Rosjanami. Tak, kanclerz Kurz ostatnio, ale też w Niemczech jakby słyszymy też takie doniesienia, że któryś z ministrów właśnie powiedział, że w sumie można by się było nad tym zastanowić. To by było naprawdę, gdyby do tego doszło, to by był taki no, wręcz przełomowy, można powiedzieć, w tej polityce szczepionkowej. No bo nie oszukujmy się, te szczepionki stały się w pewien sposób mocnym narzędziem polityki. Nie? Wiemy, jak bardzo różne kraje, zwłaszcza te biedniejsze, zabiegają o te szczepienia. Mówiliśmy chociażby o Ukrainie w ubiegłym tygodniu. Tak? Jak bardzo, jaki to jest instrument mocny polityki. I to by naprawdę było, no to by było niezłe wydarzenie, gdyby Unia Europejska na przykład zalegalizowała formalnie zatwierdziła tę szczepionkę Sputnik 5. To naprawdę by było, to by był news. Tak, nie? Były prowadzone rozmowy, żeby w ogóle rozpocząć produkcję Sputnika 5 w Niemczech. Więc zobaczymy, jak to się potoczy. Ale jeszcze w sumie, co jest wartym wspomnienia elementem, jeśli chodzi o Czechów i właśnie stosunek do Sputnika. Premier Czech, Andrzej Babisz, oświadczył, że kraj może zastosować rosyjską szczepionkę nawet bez zgody Agencji Leków Unii Europejskiej, ponieważ wystarczy zgoda Państwowego Instytutu Kontroli Leków. Wcześniej prezydent Miloš Zeman powiadomił, że wysłał do Rosji list z prośbą o dostarczenie szczepionki. Czyli widać, że jak to określić? Nacjonalizm szczepionkowy jest w naszej części Europy żywy i widzimy różnicę w podejściu Czechów czy Słowaków, bo Słowacy tak samo nie mają oporów, żeby współpracować z Rosjanami, czy w ogóle Węgrów. Węgrzy no to i z Chińczykami, i z Rosjanami współpracują. Widzimy tą różnicę z nami, tak? Kiedy u nas 75% społeczeństwa nie zaszczepi się szczepionką z Chin ani z Rosji, a ponad połowa to w ogóle za Chiny Ludowe tego nie zrobi, tak? To widzimy pewne bardzo poważne różnice w mentalności w naszej części Europy, w grupie wyszehradzkiej. W tak bliskich państwach, nie? Dlatego, że to jest Europa Środkowa, więc tak naprawdę mająca bardzo podobne też doświadczenia historyczne, nie oszukujmy się, i znajdująca się w bardzo podobnej w wielu wypadkach sytuacji politycznej. I to pokazuje właśnie, gdzie na Węgrzech ta polityka, i to widać na wszystkich płaszczyznach, zagraniczna jest jakoś dywersyfikowana, bo nie oszukujmy się, współcześnie no ta szczepionka to jest element polityki zagranicznej i na Węgrzech ona jest dywersyfikowana, a w Polsce absolutnie, w Polsce to jest bardzo, bardzo jednostronne, tak, strasznie jednostronne, więc widzimy właśnie tę różnicę, o której wspomniałeś. Jeszcze to jest ciekawa kwestia tych tak zwanych paszportów szczepiennych. No to jest, myślę, też takie topowe w kontekście tematyki pandemicznej. Coś, co budzi wielkie kontrowersje. Ursula von der Leyen, szefowa KE, zadeklarowała w poniedziałek, że Unia jeszcze w marcu złoży projekt odpowiedniego prawa, które właśnie ma regulować tego typu kwestia. Takie prawo działa chociażby w Izraelu w jakimś tam zakresie. Nie? To zresztą napomknęliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ale ta sytuacja jest bardzo rozwojowa tutaj. Tak. Jeszcze to ma być europejska karta szczepień. Nie podjęto jeszcze decyzji, jakie ułatwienia taka karta miałaby ze sobą nieść. No ale na pewno w podróżach zagranicznych, w przekraczaniu granicy i tak dalej. Przy czym opisując ten temat, Deutsche Welle podkreślało, że dotychczas jednoznacznie nie udowodniono, że osoby zaszczepione nie mogą przynosić koronawirusa, nie? Tak więc jest tutaj pewna kontrowersja i to będzie budziło emocje. No to będzie niebezpieczne wydaje się, że będzie elementem polityki dziel i rządź po prostu. I w Europie, i w naszym, czy w naszym kraju. Czy w naszym kraju się zdecyduje rząd na wprowadzenie czegoś takiego? Myślę, że za wolno szczepienia idą, wiesz co? Bo to tak naprawdę, to jest ten dylemat, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, bo jakby to by miało sens, gdybyśmy mieli sytuację, i to w ogóle jest problem całej Unii, bo w Unii te szczepienia idą wolno. Weźmy pod uwagę Wielka Brytania, nie? Tam już 20 milionów osób zostało zaszczepionych, no w Unii to idzie zdecydowanie wolniej.
I zobacz, że tak naprawdę to by miało taki paszport szczepienny, miałby sens w takim wymiarze, na przykład moim zdaniem, że ktoś może jechać bez maseczki i tak dalej, lecieć samolotem, gdyby rzeczywiście wszyscy chętni mieli okazję się zaszczepić już do momentu wejścia tego. Ale tak jak mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, jeśli ja na przykład zapisałem się do tego programu szczepienia, a termin mam dopiero w czerwcu, no to jeśli to wejdzie, na przykład weszłoby za miesiąc, no to jest nie fair wobec mnie i wobec innych osób. To by mogło mieć sens dopiero, gdy rzeczywiście wszyscy chętni mieli już stuprocentową szansę zaszczepienia się. A inaczej to jest takie trochę naruszanie właśnie takich podstawowych, nawet można powiedzieć, jakichś tam praw i wolności. I takie zarzuty są w wielu państwach Europy formułowane. Takie zarzuty słychać w Polsce, słychać we Francji, w Niemczech, w Izraelu również takie kwestie były podnoszone. Z tym, że Izrael rzeczywiście jest państwem, gdzie wyjątkowo szybko to te szczepienia są realizowane i tam rzeczywiście chyba większościowy procent chętnych miał okazję się już zaszczepić, więc to rzeczywiście trochę zmienia postać rzeczy. No aczkolwiek mówię, w Europie to budzi wielkie kontrowersje z tych przyczyn. Tylko, że w Izraelu to podejrzewam, że dodatkowo ta polityka paszportów szczepiennych wpłynie na pogłębienie segregacji Palestyńczyków. Dokładnie. Bo przecież wiemy że tych szczepionek Izrael do Palestyny wcale tak ochoczo nie dostarcza. W niedzielę zadeklarowały władze izraelskie, że to się zmieni, że będzie więcej szczepionek szło dla Palestyńczyków i że będą mieli okazję się zaszczepić. No zobaczymy, czy tak będzie, nie? Tak. Co do paszportu i Niemiec, było prowadzone badanie w zeszłym tygodniu przez YouGov na temat tego, jaki jest stosunek Niemców do tego tematu, do tematu paszportów szczepiennych, paszportów zdrowotnych. 16% Niemców poparło wprowadzenie takiego paszportu od razu, bezapelacyjnie. 44% jest zdania, że taki paszport trzeba wprowadzić, ale dopiero wtedy, gdy wszyscy mieszkańcy będą mieli szansę przyjęcia szczepionki. No, czyli tak naprawdę są zwolennikami segregacji trochę społecznej na szczepionych i nieszczepionkowców. No co to, o czym zresztą wspomnieliśmy. A 35% respondentów zdecydowanie odrzuciło ten pomysł. Czyli większość Niemców popiera wprowadzenie paszportu zdrowotnego. No właśnie, bo ty powiedziałeś o segregacji, no ale zobacz, jeśli to by było jakby już w momencie, w którym wszyscy chętni mieli okazję się zaszczepić, no to popatrz, tak naprawdę, czy taka segregacja, no załóżmy, że się zaszczepiłem, mogę lecieć samolotem bez maseczki, ja to odbieram bardziej w ten sposób, że po prostu pewne obostrzenia, które musiałyby obowiązywać z przyczyn właśnie spowodowanych szczepieniem, one w pewien sposób są załagadzane i to też można powiedzieć, że wpływa jakoś tam. Przynajmniej zwolennik takiego podejścia by powiedział, że to wpływa jakoś tam pozytywnie społecznie, dlatego że w miękki sposób zachęca ludzi do szczepienia się, nie? Więc to też można z różnych stron zupełnie do tego podejść, tak? No bo jednak ten problem z pandemią jest, różne są opinie jakby co do samej skali w poszczególnych miejscach, no ale jednak też im szybciej wyjdziemy z tego stanu, w którym i gospodarka bardzo cierpi i ludzkie zdrowie, tym jednak lepiej. I tu ktoś mógłby powiedzieć, że no dobra, i to zachęca do podjęcia działań, które będą skutkowały szybszym wyjściem z tego dołka, tak to nazwę, kryzysu pandemicznego. No tylko tutaj pojawiają się dwie wątpliwości. Po pierwsze, czy nie jest przypadkiem tak, jak opisywali belgijscy medycy, o czym pisaliśmy na naszym portalu, że działania podejmowane przez rządy przypominają miażdżenie wielkim młotem malutkiego orzecha. To raz, czyli że działania są zupełnie niewspółmierne do tam zagrożenia, które istnieje. No bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przytłaczająca większość przypadków koronawirusa jest niewykrywana, nawet do 90%, Jeżeli weźmiemy pod uwagę wtedy faktyczną śmiertelność i inne skutki, na przykład zanik profilaktyki nowotworowej, no to coś jest tutaj, coś się nie zazębia. A po drugie, leciało mi teraz z głowy, za chwilę sobie przypomnę. No tak, ale te problemy w dużej mierze wynikają z tego, że to jest coś zupełnie nowego i totalnie nieprzebadanego i jest bardzo małe pole manewru. Tu to, co rozmawialiśmy sobie ostatnio, że widać nawet opinie społeczne idą tak ze skrajności w skrajność. Czasami bardzo ciężko znaleźć ten racjonalny głos w tej sprawie, czyli głos niuansujący poszczególne aspekty, a to w dużej mierze właśnie wynika z tego, że mało znamy.
mało znamy tę chorobę, mało znamy tego wirusa, on cały czas mutuje. Zresztą jak każdy wirus, ale mimo wszystko inne szczepy są lepiej poznane, więc to też trzeba na to zwrócić. No właśnie. To jest ta druga rzecz, co miałem powiedzieć. Już są doniesienia, że szczepionki, na przykład AstraZeneca, o tym chyba też mówiliśmy w zeszłym tygodniu, nie działają na mutację na przykład południowoafrykańską wirusa. Tak więc możemy wpaść w błędne koło. Tak? Będziemy się szczepić, będzie nowa mutacja, będziemy znowu się szczepić i będzie nowa mutacja. Co prawda już są prace nad uniwersalną szczepionką, tak, która oddziałuje na inne elementy tego wirusa, tylko że ona będzie gotowa dopiero za rok. Czyli kolejny okres, kiedy jakby prawdopodobieństwo jakby kolejnych obostrzeń jest duże. To też w dużej mierze wynika, ja zresztą rozmawiałem jakiś czas temu z osobą związaną w ogóle ze służbą zdrowia i ta osoba podkreślała, że w przypadku koronawirusa też dlatego aż tak bardzo jakby te obostrzenia są wprowadzane, dlatego aż tak bardzo wszyscy biją na alarm, że jest to choroba, która rzeczywiście być może pod względem procentu zgonów, pod względem powikłań nie jest aż tak, nie niesie aż tak dużego śmiertelnego żniwa, ale na przykład jest bardzo kosztochłonna w leczeniu, nie? Chociażby to, że to atakuje drogi oddechowe, że są potrzebne respiratory, których jest mało, specjalistyczna bardzo opieka. Czyli to jest taka bardzo zniuansowana też choroba, ten COVID, nie? COVID-19. I to jest, trochę się robi z tego takie błędne koło. Bo to cały czas mutuje, cały czas nowe szczepionki, cały czas, no, ciężka sytuacja. Jeszcze myślę, 2 lata temu byśmy nie pomyśleli, że w ogóle będziemy świadkami czegoś takiego, że nagle nam tutaj wskoczy pandemia i w ogóle wszystko, całe życie się zmieni tak naprawdę. No bo można śmiało powiedzieć, no ja już nie pamiętam momentu, kiedy bez maseczki mogłem wychodzić. To już tak odruchowo zupełnie. No i kto by przypuszczał jeszcze 2 lata temu, że tak będzie? Jeszcze w temacie pandemicznym może przytoczmy kilka zdarzeń, które miały miejsce w tym zeszłym tygodniu. Jeśli chodzi o te szczepienia właśnie, no to hiszpański region autonomiczny Galicja zamierza wprowadzić w ogóle obowiązek szczepień na koronawirusa. Kto się nie podda temu obowiązkowi, no będzie mu grozić grzywna do 60 tysięcy euro. W Europie to jest chyba pierwsza taka jaskółka tego typu działań. Do Gany trafiły pierwsze szczepionki z programu COVAX. Te szczepionki mają trafić także do Ukrainy, na którą dopiero w zeszłym tygodniu przyleciały pierwsze szczepionki AstraZeneca produkowane w Indiach. Ich jest tylko 500 tysięcy dawek. To jest dla 250 tysięcy osób, tak? No to w ogóle Ukraina w tym zakresie jest stole za murzynami, chciałoby się powiedzieć, ale nie jest dobrze. No w tym przypadku tak, no bo do Gany przyleciało 600 tysięcy dawek szczepionki. Czyli Gana ma ich już więcej niż Ukraina. I minister spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro Kuleba, poinformował, że Litwa jest gotowa podzielić się z Ukraińcami swoimi nadwyżkami szczepionek. To będzie oczywiście dosyć symboliczne, ale to jest kolejny kraj po Polsce, który chce Ukraińcom pomóc. Ponadto szef MSZ-u Litwy chce poprosić w cudzysłowie przyjaciół z Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej, żeby się przyłączyli i też przekazali jakieś szczepionki Ukraińcom. Jasne, czyli też no, czyli taki gest polityczny trochę, nie? Tak jak mówiliśmy, że ta szczepionka już wzrosła do rangi takiego soft power politycznego, a może nawet nie soft, dlatego że to już jest taki element, naprawdę brak dostępu do szczepionki to dzisiaj trochę tak jak sankcje gospodarcze. Myślę, że porównywalny, powiedzmy tam instrument, który można jakoś tam zastosować w przestrzeni międzynarodowej. No właśnie, Adam, ale szczepienia szczepieniami, jeszcze kolejna ważna bardzo dla nas sfera, którą mieliśmy omówić, czyli kresy. Właśnie, co się działo na kresach wschodnich w tym tygodniu. Jakieś ciekawe wydarzenia, bo wczoraj dwie rocznice obchodziliśmy, bardzo ważne. Tak, przede wszystkim 77. rocznica zbrodni w Hucie Pieniackiej oraz zbrodni w Korościatynie. Tutaj może przytoczmy takie tło historyczne, żeby nasi tutaj słuchacze ułożyli sobie wiedzę historyczną w głowie.
1944 roku w Hucie Pieniackiej funkcjonowała Polska Samoobrona, która 23 lutego wdała się w walkę z ukraińskimi SS-manami. Z tego powodu 28 lutego wieś stała się celem akcji pacyfikacyjnej policyjnego batalionu SS Galicien, złożonego z Ukraińców i lokalnego oddziału UPA. W ataku uczestniczyli także ukraińscy cywile. W czasie pacyfikacji doszło do bestialskich mordów, także na kobietach, dzieciach. Ogółem z 1000 mieszkańców i znacznej liczby uciekinierów z wołyńskich miejscowości atakowanych przez UPA przeżyły tylko 162 osoby. To była straszna, straszna rzecz. Z kolei w Korościatynie miała miejsce zbrodnia popełniona przez UPA z pomocą ludności ukraińskiej w nocy z 28 na 29 lutego 1944 roku. Ofiarami tej zbrodni byli Polacy, mieszkańcy wsi Korościatyn na Podolu, czyli to jest dawny powiat buczacki województwa tarnopolskiego i łącznie wymordowano tam 156 osób. W niedzielę przy pomniku upamiętniającym Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej odbyły się uroczystości. Rocznicowe uroczystości z udziałem dosyć ważnych osób w państwie polskim. Został odczytany piękny list prezydenta Dudy, który troszkę się gryzie z jego faktycznymi działaniami, tak, kiedy wznosi na przykład banderowskie pozdrowienie podczas wizyty w Kijowie. No i oprócz tego w uroczystościach wzięli udział potomkowie pomordowanych, przedstawiciele mniejszości polskiej na Ukrainie, polscy dyplomaci oraz delegacje z Polski. No jak podał na Twitterze profesor Cęckiewicz, wystąpieniu prezydenckiego ministra Adama Kwiatkowskiego towarzyszyły, tutaj cytat, obraźliwe okrzyki ze strony Ukraińców. Oprócz tego przemówienia polskich delegatów, które przypominały o zbrodni, nie nawoływały do jakiejś niechęci do Ukraińców, tylko nawoływały do pojednania, tak? Tak jak to powinno być. No ale te przemówienia nie spodobały się między innymi deputowanemu Lwowskiej Rady Obwodowej z ramienia Swobody, Ołechowi Pankiewiczowi. I co go oburzyło? Oburzyło go obwinianie Ukraińców o dokonanie zbrodni w Hucie, a także podkreślanie przez wicemarszałek Sejmu panią Gosiewską, że Polacy mieszkali na tych terenach od wieków i że Polska nie była okupantem ani kolonizatorem. No i tutaj cytat. I co na to ukraińska władza? Co na to kierownictwo Rady Obwodowej i administracji obwodu? Czy zareagowali na te fałszerstwa, manipulacje i upokorzenia? Nic takiego. Przełknęli. Trzy kropeczki wymowne. Tak Pańkiewicz napisał na Facebooku i zapowiedział, że jako deputowany przygotuje oświadczenie w sprawie antyukraińskich wystąpień polskich gości na naszej ziemi. No i wezwał opinię publiczną, naukowców, historyków, aby zareagowali na te skandaliczne wydarzenia. Cytat. Nie milczeli, szukali sprawiedliwości, nie pozwalali wycierać sobą nóg. W ogóle te środowiska ukraińskie nacjonalistyczne wytworzyły taką narrację, która zaprzecza udziałowi Ukraińców w zbrodni w Hucie Pieniackiej. Według nich tej zbrodni dokonali Niemcy. No i elementem tej narracji jest jednocześnie przypisywanie Polakom z tej wsi rzekomych zbrodni dokonanych na Ukraińcach i współpracy z sowiecką partyzantką, co jest zwykłą bzdurą. I takie prowokacje towarzyszyły uroczystościom w Hucie Pieniackiej wielokrotnie. Wielokrotnie miały miejsce kontrmanifestacje ukraińskich szowinistów. Oprócz tego w tej miejscowości znajdują się dwa ukraińskie upamiętnienia, które mają być przeciwwagą dla pomnika zamordowanych Polaków. Jedno z nich to jest taka tablica informacyjna twierdząca, że między innymi w czasie wojny w Hucie Pieniackiej działała, cytat, polska bojówka, której członkowie dokonywali ataków na Ukraińców, a pacyfikacji wsi dokonali, cytat, niemieccy naziści. W 2019 roku ambasada Rzeczpospolitej w Kijowie przekazała do MSZ Ukrainy notę protestacyjną w sprawie tej tablicy, no ale reakcji nie było. Drugie upamiętnienie to stojący w pobliżu dawnej wsi krzyż poświęcony Ukraińcom, którzy mieli ponieść śmierć z rąk polskiego podziemia.
sierpniu ubiegłego roku krzyż został uzupełniony o tablicę mówiącą m.in. o bandytach z Armii Krajowej. W ogóle w styczniu 17 roku ten pomnik w Hucie Pieniackiej, polski pomnik w Hucie, został wysadzony w powietrze. Później został odnowiony przez stronę ukraińską, ale w skromniejszej technice wykonania i ze zmienionym napisem, czego nie uzgodniono ze stroną polską. No i ten odnowiony pomnik został 2 miesiące później sprofanowany obraźliwymi napisami. No mamy tutaj przykład niestety tego, że dialog na niwie historycznej z Ukraińcami jest ciężki, jest trudny. Są środowiska na Ukrainie, które jak z tymi klapkami na oczach, nie? Że mają swoją wizję historii, ich nie obchodzi prawda, ich nie obchodzi pojednanie, obchodzi ich tylko, nie wiem, może jakieś dowartościowanie swojej tożsamości. To niestety jest dosyć bolesne, no bo to, co się działo w Hucie Pieniackiej, no to była naprawdę straszna masakra. I to jeżeli nawet co do czegoś takiego trudno jest się porozumieć, właśnie budując to pojednanie, no to jest pewien problem. Oprócz tego, już się przenosząc bardziej na północ, białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie potępiło zamiar przeprowadzenia w Hajnówce marszu żołnierzy wyklętych. No i to oświadczenie zostało wydane w sobotę. I strona białoruska uważa, że organizacja tego marszu to, cytat, sprzyjanie heroizacji nazizmu. No i tutaj białoruski resort spraw zagranicznych się zwrócił uwagę, że jeden z, tutaj to jest znowu cytat, tak zwanych bohaterów, Romuald Reis Bury, dowodził 75 lat temu, kolejny cytat, najazdem na zamieszkane przez Białorusinów wsie, ma na sumieniu setki zabitych i rannych cywili, których winą było tylko to, że byli Białorusinami. Zdaniem władz Białorusi polskie apele o przestrzeganie praw człowieka na Białorusi i lobbowanie za sankcjami wobec tego kraju wyglądają wyjątkowo karykaturalnie wobec wzrostu nazizmu, który stał się w naszym kraju codziennym zjawiskiem. Tutaj mamy kolejny przykład naszego sąsiada ze wschodu, który instrumentalnie wykorzystuje historię, tak. I nie interesuje go specjalnie, jaka była prawda, tak? Bo tutaj może warto przypomnieć, że w marcu 2019 roku IPN wydał komunikat, w którym podważył wcześniejsze ustalenia w sprawie czynów Burego i obecnie przypisywanie, zdaniem IPN-u, przypisywanie Buremu zbrodni ludobójstwa nie odpowiada stanowi faktycznemu. To nie jest po prostu prawda. Zarzucanie Buremu, że mordował Białorusinów dlatego, że byli Białorusinami, jest zwykłym kłamstwem. Nie ma potwierdzenia w dokumentach historycznych i w relacjach świadków, które byłyby wiarygodne, które nie byłyby jakoś sprowokowane przez propagandę komunistyczną. Podobna reakcja białoruskiego MSZ-u miała miejsce także w 2019 roku. Tak. Wtedy roku też Mińsk oczekiwał, że polskie władze zakażą tego rodzaju inicjatyw. Tak, co roku białoruskie MSZ wydaje właśnie komunikat, albo tak wprost, jak mówisz, w 19 i teraz w 21, albo tak jak w ubiegłym roku, tylko wyraża zaniepokojenie, ale tak, zawsze władze białoruskie tutaj w tym tonie właśnie w kontekście tego marszu się wypowiadają. Przy czym Bury był człowiekiem, był dobrym dowódcą, świetnym dowódcą wojskowym, który poświęcił swoje życie właśnie walce o niepodległą Polskę i stał się teraz takim symbolem, bo na celownik wzięły go także środowiska różne lewicowe w Polsce. Tak jest. A
Jeżeli troszkę wnikniemy dokładniej w te wszystkie zarzuty, które się wobec niego stawia, no to zobaczymy, że one się nie kleją, że on nie odpowiadał na przykład za spalenie żywcem kobiet i dzieci, bo sytuacja, jeśli dobrze pamiętam, w tej wsi wyglądała tak, że mieszkańcy danej wsi, która współpracowała z komunistami, mieli wszyscy stawić się na placu, gdzieś tam na łące, na polu. No i żołnierze się upewniali, czy wszyscy wyszli. Niestety kilka osób nie wyszło, zostało w piwnicach, nie posłuchało rozkazu. No i w momencie, kiedy taką wieś dla przykładu spalono, żeby po prostu inne wsi nie odważały się współpracować z komunistami, osoby, które nie posłuchały tego, co im nakazano, na tym ucierpiały. Albo tak jak była sytuacja, kiedy inna, którą się zarzuca Buremu, że podpalono dom z ludźmi w środku, no to nie wspomina się przy okazji tego, że ten dom, że ci ludzie spokojnie mogli ten dom puścić, tak? Zostali w ten sposób zwyczajnie nastraszeni. Albo inny przykład sytuacji, kiedy żołnierze Burego zostali ostrzelani z danej wsi i po prostu odpowiedzieli ogniem. I w tej wymianie ognia zginęli cywile. No i tutaj jeszcze w każdej z tych sytuacji dochodzi sprawa bezpośredniej odpowiedzialności Burego za dane wydarzenia. Bo przy jednych Burego w ogóle nie było, byli za to odpowiedzialni jego podkomendni. Przy innych Bury był, ale to nie można mu nic zarzucić jako dowódcy. No i tutaj naprawdę diabeł tkwi w szczegółach. No muszę trzeba pamiętać, że to jest wojna, że to jest ciężki czas. Albo to ta zbrodnia zamordowania, ten zarzut zamordowania woźniców z jednej wsi białoruskich, którzy byli Białorusinami. I tu jest podnoszony zarzut, że to byli, że zostali zamordowani po prostu za to, że byli Białorusinami, co też prawdopodobnie nie odpowiada stanowi faktycznemu, dlatego że żołnierze Burego wtedy podawali się za żołnierzy Armii Czerwonej, czy partyzantów komunistycznych. No i ci chłopi z pewnością byli przekonani, że żołnierze Burego są komunistami i prawdopodobnie powiedzieli im trochę za dużo o swojej działalności prokomunistycznej. No i kiedy doszło do egzekucji, no to było związane z ich komunistycznymi poglądami, tak? Działaniami. Więc tutaj trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym w wydawaniu jednoznacznych opinii tak i trzeba naprawdę wnikać w szczegóły, no bo historia nie jest taka prosta, jaką chce się przedstawiać. No ale inna sprawa, że w polityce międzynarodowej nie liczy się prawda, liczy się to, jak tą prawdę przedstawimy. Liczy się siła oczywiście. No i tutaj widzieliśmy właśnie, tak jak powiedziałeś, wiele przykładów tego, tak naprawdę przy wszystkich tematach, które dzisiaj sobie omówiliśmy, widać wyraźnie, że tak naprawdę realna siła, realna moc, realne możliwości przebicia są najważniejsze. To były takie, można powiedzieć, najbardziej kontrowersyjne wydarzenia z ubiegłego tygodnia. My oczywiście zapraszamy do zgłębienia wszystkich, które prezentujemy Państwu w kresowym przeglądzie tygodnia, w bardzo skondensowanej i przystępnej formie. Ja Ci, Adam, bardzo dziękuję. Myślę, że kolejna rozmowa już wkrótce. Myślę, że udało nam się przybliżyć te najbardziej kontrowersyjne tematy naszym widzom. Ja tylko przypomnę jeszcze, że nasz portal funkcjonuje dzięki Państwa wpłatom. Na dole ekranu znalazł się nasz numer konta. W opisie filmu znajdą Państwo linki do naszych profili na PayPalu i DotPay. Przypominam także o możliwości przekazania 1% na Fundację Kompania Kresowa. Jeszcze raz dzięki, Adam. Dzięki. I co? Widzimy się już wkrótce. Dziękujemy Państwu.